Siemanko wszystkim, z tej strony Shinton i dzisiaj chciałbym wam zaprezentować atrybuty w Minecrafcie. To jest wszystko o dawaniu itemów wersji 1.7, ale ja wam dzisiaj pokażę tylko jedną rzecz, czyli atrybuty. Atrybuty, tak. Czyli dostajemy sobie na przykład czapkę i jest mega szczypcy. Możemy ją sobie także założyć na swój głupi łeb i mamy także wielką szybkość. I tak. Mamy także drugą taką samą komendę ze zmienioną jedną rzeczą, jak widzicie, jesteśmy trochę wolniejsi. Wolę tą. To nam chyba nawet dodaje i teraz jesteśmy mega szybcy. O, świetny bug Minecrafta. Wzięło mi speeda. Okej, więc jak to właściwie działa? Jest tutaj całkiem sporo rzeczy, które są niepotrzebne. Dajemy sobie item Given Up P314, czyli złoty hełm, ilość 1, value 0, czyli zniszczenie 0. Attributem modifier, otwieramy nawet klamerkowy. Attribute modifiers przez 2T, pamiętajcie. I tutaj otwieramy sobie nawet kwadratowy i na każdy atrybut. Błodzieńcie. I na każdy atrybut dajemy nawias klamerkowy. I wpisujemy sobie tutaj w tym nawiasie klamerkowym całkiem sporo rzeczy. Na początek jest Operation Zero. Operation Zero. Co to robi? Operation Zero lub 1 możemy tutaj wpisać. Tutaj jest 0, a w tym jest 1. Czyli widzicie różnicę. Zaraz wam ją pokażę. To daje nam takiego speeda, a to daje nam takiego speeda. Jest tutaj napisane 100%, a tutaj jest napisane 1 plus 1 speed. Więc tak to właśnie działa. To jest do czego służy operacja. I co jest dalej po operacji? UID list, UID most i name. Czyli jeśli macie kilka atrybutów na jednym, to musicie dać jeden. Jeśli będziecie mieli drugi atrybut, to tutaj dajecie 2. Tutaj dajecie 2 i tutaj nie dajecie lol, tylko na przykład tutaj dajecie lol. Żeby było inne. Chodzi po prostu, żeby było inne dla każdego atrybutu. Nie na całym świecie, tylko na jednym itemie. Dobra, lecimy dalej. Amount, czyli ilość. Możemy sobie dać przecinek. Czyli na przykład możemy sobie dać tutaj amount 1.5. Wtedy będziemy jeszcze bardziej szybcy. Tego nie widać, ale jesteśmy bardziej szybcy. Amount 1.5. I attribute name przez 2t podzielić na cudzysłów i tutaj mamy generic movement speed. Jakie są nazwy atrybutów? Wszystko jest zapisane w tej książeczce, na inne rzeczy nie patrzcie. Nazwy atrybutów: generic movement speed to daje nam szybkość, generic max health daje nam różną ilość życia, maksymalnie jest 60 serduszek. Generic knockback resistance to jest, że po prostu jak ktoś nas atakuje, to mniej nas ubija. To jest dziwne, ale tak jest. Generic Attack Damage to jest po prostu, że jakiś atak generujemy. I Generic Follow Range to jest dla mobów, z ilu kratek ma ktoś nas śledzić. Na przykład zombie, który ma nas śledzić z 50 kratek dopiero. Albo ze 100. No więc tak to właśnie wygląda z atrybutami. Inne rzeczy będziemy poznawać w innych odcinkach, ale nie są zbyt trudne. I wydaje mi się, że to by mogło być tyle na ten krótki filmik. Ale jako, że dzisiaj 24 grudnia, ja bym chciałbym wam życzyć miłych świąt, dobrych, redstone'owych, żebyście byli zdrowi i w ogóle wszystkiego najfajniejszego. Nara!